króciutko w porannym słońcu, sprawdzam po deszczu, co kwitnie rano. Właściwie nic się nie zmieniło od wczoraj, ale mnie tak cieszy ten widok, że dlatego chciałam go jeszcze sobie uwiecznić, żeby chociaż samej zerkać od czasu do czasu później za jakiś czas. Koncert dzisiaj jest irysowy, czyli są kosaćce w pięknym, pełnym rozkwicie. Z przodu holenderskie, z tyłu już mamy trzy syberyjskie. Pięknie. Robinia oczywiście. Dalej pięknie kwitnie. Tutaj już widać owoce mojej czarnej porzeczki i wiśni North Star. Będzie mnie cieszyć. Tu zauważyłam wczoraj, że mam też owoce pigwowca. Bardzo się cieszę. Nadal kwitnie orlik, z tyłu róża, z tyłu w typie tych pomarszczonych pewnie Karpatia. I orlik. Co tu jeszcze? Oczywiście w innym miejscu też iryski holenderskie, róża pomarszczona, piwonie, rano jeszcze nierozkwitnięte. Nadal całkiem nieźle prezentuje się ten rododendron Germania. Tu z boczku pięknie kwitną ogniki. Nadal wiciokrzew, Hekrota American Beauty. Poranny w słońcu cudnie wygląda, cudnie. Zaczęła kwitnąć też róża Drift w tej odmianie brzoskwiniowej. Szczawik Depego w donicy. Przesadziłam go tutaj. Tu jest mu najlepiej, tam z przodu od południa po prostu te liście zostały spalone przez słońce, a wcale przecież nie jest takie duże to słońce. Także ten szczawik ewidentnie woli cień. Borówka jeszcze tutaj. I kwitnący, znaczy na razie powoli rosnący. Myślę, że to jest, myślę, że to jest dziwaczek, jalepa, dziwaczek, ale to dopiero będzie kwitny za jakiś czas. Co tu jeszcze kwitnie? Pięciornik i ten pięciornik dużo lepiej się prezentuje niż ten nachyłek, który wsadziłam. Nachyłek, jednak niektóre rośliny rosną lepiej i to czas pokazuje, taki krzew żelazny, czyli pięciornik. Odmianach kolorowych, ale biały jednak kwitnie najlepiej. Żurawka. Też kwitną teraz. I tutaj przejdziemy mimo host. Nadal kwitną azalie japońskie. Proszę, jedna. Druga. Rododendrony, tamte stare moje powoli przekwitają. Wczoraj zauważyłam, że ten coś gorzej się ma. Zaraz zobaczymy, będę go pielęgnować. I ostatni, ten w cieniu rosnący rododendron, który zapominam zawsze, jak się nazywa. On się nazywa Dotella, ale jak pięknie kwitnie. Spóźnialski z największego cienia, mimo przerostów o takich liściowych już i tak zakwit, cieszę się. I jeszcze kwitną powojniki. Wszystkich nie będę pokazywać, bo pokazałam ostatnio, ale w pełnym rozkwicie Jackmani. Na razie jeden kwiat na kolumnie tej nowej. I tutaj nie zapominajmy o samosiejce, nie zapominajce. I oczywiście ten Mrs. Thompson. Jeden kwiat na razie i powoli ruszają różyczki. To jest róża parkowa, kupiona w szkółce. I na razie tyle. Tu Stefan Franczak na razie się szykuje. Mój ulubiony klematis, ale to jeszcze za wcześnie i zakończymy przy piwoniach. Także koncert piwoniowy oraz oczywiście kosaćcowy, czyli irysowy. Lubię bardzo też, jak są w pąkach. O, i zakończę tym widokiem pąka. Piękna kolorystyka. Dobrego dnia. Spokojnego dnia.